Ja jestem Agroen, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Okej, dobra, teraz tak, jesteśmy przy tym ostatnim obozie. I gdzie teraz mamy iść? Aha, dobra, pamiętam, znalazłem ostatnio tą broń, dubeltówkę. Tą strzelbę, jak zwał, tak zwał. I właśnie, teraz... Właśnie mogę sobie otworzyć dzięki niej to przejście. Okej. Tak, czyli 25 amunicji to jest max do tej broni, dobra. Muszę o tym pamiętać w takim razie, że mamy tutaj po prostu bardzo niedużo. Ale też pewnie będzie zadawała ona bardzo fajne obrażenia. Ale to też pewnie przekonamy się wkrótce. O kurczę, przerąbana sprawa znowu. Nie dość, że to jest tak stromo, to jeszcze ciągle tu wieje, nie? Masakra. Nie, za cholerę po czymś takim, to tutaj też bym nie mógł przejść. Po prostu czuję, że nie dałbym rady, nie? Dobra, skacz. Albo teraz, o właśnie. Okej, nie popękało. To aż cud, że nie popękało to. Dobra, okej. Dawaj, dawaj. Okej, super sprawa. Czyli gdzie my teraz w ogóle jesteśmy? Jesteśmy gdzieś przy tych posągach, tak? Czyli jesteśmy chyba coraz bliżej tej chimiko całej, tak co mi się wydaje. Może tu jakiś pałac będzie, o kurczę. Ty gnoju. Nie zginąłeś jeszcze? Kurczę, nie trafiłem chyba teraz tego typa. O, dobra. Siadło. Dobra, super sprawa. Wyjście było zaraz pod nimi. A te tacze są naprawdę bardzo upierdliwe, bo nie mogę ich zabić od razu, tylko muszę robić te uniki. Ale no okej. Tak też fajnie, chociaż z drugiej strony też fajne właśnie urozmaicenie tej gierki, bo tak to... Gdybyśmy mieli cały czas tych samych przeciwników, po prostu byłoby trochę za nudno. A tak na pewno na to nie można narzekać. Dobra, elo. Ja nie chcę się ciebie lutować, typie. Jedna tam amunicja to jest niedużo, nieduże straty. Dobra, teraz już chyba wiem. Muszę odpalić sobie to, a to wtedy się rozbuja i albo trafi mi w ten dzwon. Ale obstawiam, że muszę bardziej chyba trafić tutaj w połamane te kolumny, żeby to się zawaliło. Nie wiem w sumie. Tak mi się wydaje, co najmniej. Okej, okay, mamy tutaj tą amunicję. Super. Okej, okay, i teraz co mi to robi? Teraz odpalam to, na jedną stronę to poleci chyba. A, okej. Okay. To mamy kolejne. Dobra, odpalmy to w tym razie. Puśćmy trochę świeżego powietrza do pomieszczenia. Dobra, to... Okej, okay, może teraz dopiero przyciągniemy sobie to i teraz odepchniemy z większą siłą. O, dokładnie tak. Okej, okay, ale czy coś się stało? No właśnie, i nic się nie stało, dobra. Mam inny pomysł jeszcze. Zakręćmy jedno. O właśnie, teraz wieje to nam w którą stronę? W tą stronę teraz nam tam wieje, dobra. Więc ustawmy się tutaj i spróbujmy właśnie rozwalić te popękane filary w takim razie. O kurczę, nie trafiłem to? Dobra. Czy teraz to zadziała? Zaraz zobaczymy. O, dokładnie tak. Dobra, i teraz zobaczcie, teraz ten dzwon się troszeczkę obluzował. Więc teraz tak, teraz zakręcamy to. Czyli pierwsza myśl jednak była najlepsza, nie? Znowu. Dobra. Odkręcamy to. Puszczamy powietrze. Dobra, teraz...
teraz rozwalamy ten drugi filar. Teraz ten dzwon powinien spaść chyba. O ty gnoju. O, dokładnie. Dobra. Jakoś się udało. Dobra, mamy znowu części do łuku. Okej, teraz sobie pole zlutować. Dobra. Co my tutaj mamy? Aha, i teraz to nie upadło. Aha, dobra. Odpalmy teraz dopiero te drugie i teraz spróbujmy jeszcze ten dzwon uderzyć. Teraz widzę, że ta belka też to popękana jest w tym dzwonie. Więc być może teraz też dopiero to się właśnie za ładnie zawali. Ten dzwon równie na dół. O, dokładnie tak. Miałem właśnie pytać, że... Znaczy właśnie mi mówić, że nie wiem w jakim celu ten dzwon mamy zwalić na dół. Ale teraz widzę. O kurde, wrócił. Ajajaj, znowu jest ten kolos. No nie. No co ja to mogę więcej zrobić? Nic przecież więcej nie mogę zrobić, to samo mi się udało. Dawaj, dawaj, Lara, to wszystko się wali. Ła. Co tu się kurde odwala? Holy shit. Ej, no tylko amunicję tracę, no. Dobra, udało się jakoś wydostać od tego olbrzyma, znowu mu uciec w pewny sposób. Także całe szczęście, nie musieliśmy jeszcze z nim walczyć, bo pewnie, mówię jeszcze, bo mam takie też przeczucie, że prędzej czy później do tej walki pewnie dojdzie. O, to sam! To ja, Lara! O, Boże, Lara! Jak dobrze słyszeć twój głos! Twój też, Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. A ja przed chwilą mówiłem coś o pałacu. To źle wróży, tak coś czuję. Dobra. Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonicie i wyjdziemy razem. Dobra. Wszystko jasne, idziemy do tego pałacu uratować Sam. Dobra, mamy obóz kolejny. Okej. A już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak różowa gwardia, a dźwięki, które wydawały... Prawie nieludzkie. Cholera. Posłuchaj, co opowiadasz, Laro. Już mi się pada. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmi zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania.
ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy. Okej, mam jakieś umiejętności. Może wiecie co? Tutaj chyba nie chcę nic z tego. Aj, chciałem zobaczyć co tu najpierw jest w tym. Pewny strzał, duży udźwig, sztuka za... A duży... Co daje mi duży udźwig? O! Okej. Okay. To też trochę więcej amunicji. Dobra. Nie zaszkodzi sobie to wziąć. A miałem mówić właśnie, że... Lara teraz coś wspominała o tym, że... Wyglądają jakby jakaś zagubiona, starożytna cywilizacja, tak? Zapomniana tak jakby też w pewnym sensie. I właśnie może tak właśnie być, bo... dobrze wiemy o tym, że o Yamatai przecież nikt nie słyszał. Tak naprawdę było tylko w legendach. Nikt nie wierzył, że ono istnieje, a my właśnie je odnaleźliśmy. Więc... Być może... Ta gwardia właśnie cała też nie wyginęła nigdy. Dobra, tu mamy jakąś skrzynkę większą do tworzenia sobie. Więc otwórzmy ją. Ciekawa sprawa w sumie właśnie z tym Yamatai. Jak to jest, że tutaj... Może właśnie ktoś ją odnalazł, bo to przecież właśnie byli przed nami ludzie, ale oni nigdy stąd nie wrócili w takim razie. Bo gdyby stąd wrócili, to ludzie by wiedzieli o tym, że Yamatai naprawdę jednak istnieje. Kto wie, może będziemy pierwszymi ocalałymi, którzy wrócą z Yamatai? Zobaczymy. Okej, z tym to chyba nic nie zrobię. Dobra, idźmy w takim razie dalej, główną drogą już. A tu też jeszcze miałem chyba to z badania, tak? Czy mi coś mi się wydawało? A, i tu jest go skrzynka, proszę bardzo. O, mają włos ją ominąłem. Ale i tak pewnie sporo ich ominąłem, bo są one bardzo małe i ciężko je zauważyć. Okej. Jak pójdziesz na ceremonię pijany, są kolejni. Ojciec Matias podrażni ci gardło. Wiem, kiedy przestać. Trzymaj gębę na krótkę. Słyszałem, że złapali kilka kobiet. Tak, Matias wybrał sobie jedną na próbę. O nie. Nie wiem, że to jest ta sama. Dostaniemy się z tej dziury. Nie podniecaj się tak. Będzie jak zawsze. Jakaś biedaczka spłonie na stosie, a potem wszystko od nowa. Co? Czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Oni palą kobiety po to, by oddać cześć Himiko i w ten sposób myślą, że oni odpłyną z tej wyspy? Ja pierniczę, porąbane. Może nigdy nie pozwolą nam odpłynąć. Porąbane. Dobra, zabijmy tego typa po prostu. Nic, chcesz odejść? Tam jest klif, skacz, droga wolna. A teraz daj mi topić. Tema bliżej do schowania, więc lepiej zabijmy tego. Napiłeś się? Dobra. Tamten w ogóle, zanim się szczaił, że zabiłem mu kumpla, na którego patrzył, to też dostał strzałę w głowę, nie? Także bardzo fajnie to wyszło teraz, w tym momencie. Dobra. A ten mi spadł stąd. Chyba tak, chyba mi stąd gościu spadł. Dobra, nieważne. Mówi się trudno i tyle. Okej, zjeżdżamy po linie. Cyk. Tutaj coś się świeci, to jest ta geoskrzynka kolejna. Dokładnie tak. W ogóle dopiero teraz się skapnąłem, że te geoskrzynki małe świecą, nie? Są poświetlane. Okej, to tam 30 już amunicji do naszej strzelby. Kto wie, te 5, a więcej amunicji właśnie może kiedyś nam ocalić życie. Jesteś tam? Jestem sam. Nic ci nie jest? Lara, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, nie wiem. Idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Ale nic dobrego. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Tego jestem pewien. Obiecuję. Obiecuję ci sam. Ej, Lara, o nie! Sam! O, chyba ją znaleźli. Trzeba działać, Lara. Okej. Dobra, a czy ja tutaj czegoś jeszcze nie widziałem? Nie, dobra, coś mi się zdawało. Myślałem, że widziałem taką pomarańczową skrzynkę, ale być może mi się tylko zdawało. Dobra, tego nie podniosę. Okej, dobra, zjeżdżajmy po tej linie. To pęknie, tak, tak. Tak coś właśnie czułem. Okej. Zbiornik pełny. Zbiornik pełny. Żeby się nie wylało pali, bo jest na wagę złota. Wiecie teraz co się wydarzy? Podstawić. Tak,
Jebo do bólu! No mały, mały bug, no nie? Gości się spali i potem jeszcze został wyrzucony w powietrze. No okej. Kurde, dobry kaskader, nie? Dobra, czy tutaj coś ciekawego jeszcze było? Pewnie nie, ale aczkolwiek i tak to sobie sprawdzę. O, proszę bardzo. Wiecie co? Mogę tu zeskoczyć sobie? Bo właśnie jeden tego typa widział. Ale go nie widzę. Ej, skąd? What the fuck? Oni za mną byli! O nie! Dobra. To już wiem, czego nie robić, no nie? To już wiem, czego nie robić. Dobra, weźmy sobie karabin maszynowy. Okej, teraz może weźmy sobie strzelbę. Dobra, zbudujmy sobie tych typów. O, a ten chłop skąd tutaj wziął? No, ten shotgun jest dobry, ale tylko na bliskiej odległości. Okej. Ale skąd ten chłop tutaj się wziął? Przecież go tu przed chwilą jeszcze nie widziałem. Dziwne. Ale okej. Dobra, jak daleko jeszcze nie zostało do pałacu? Dookoła nie da rady. Muszę jakoś przyjść. No, a to pewnie tak łatwe nie będzie, bo jest silny prąd właśnie. Okej. Coś czuję, że i tak zaraz popłyniemy. Myliłem się? Chyba nie. To jest najszybsza droga na dół, proszę państwa. O kurczę, a to ścięto teraz steruje. No to właśnie. Właśnie o tym mówię, że ciężko się steruje, bo naprawdę są silne prądy i bardzo rzuca mnie na boki. Ale okej, zaraz wszystko ogarniemy. No teraz jakoś dalej od tego. Uczy, gdzie ja jestem? O, dobra, jestem w samolocie. Dokładnie mówiąc, to z jego braku. O nie. Teraz jeden fałszywy ruch. Szyba pęka, a ja lecę na dół. Okej, spadochron. To był spadochron? Chyba tak. Tak jest. Aha, jeden się nie otworzył. Dobra, ale drugi się już otworzył. Ale ta typiara zawsze ma takiego farta. Aha, dobra. Nie wiedziałem, że muszę nią sterować, no nie? Myślę, że to jest już ta jakby cutscenka z gry. Okej, my bad. Jeszcze wszystko da się naprawić.
Dobra. Teraz muszę jakoś umiejętniej trochę tym sterować, żeby się nie porozbijać bardzo. O właśnie. Tak jak w ten sposób. Ale dobra, porozbijać się, a zabić to są dwie różne rzeczy. Dobra. Wiem, że też jak się obiję o te gałęzie, to potem mam cię ciężej właśnie nią sterować. O kurde. No dobra, mogło być gorzej. Ale na spokojnie, nic jej nie będzie. Drzewa, a raczej gałęzie zamortyzowały upadek. Okej, jestem w jakiejś wiosce, czy coś takiego? Aj. Chyba stara rana się odezwała. Mhm, chyba tak. Okej, gdzie ja jestem? To jest ten pałac? Tak, to jest chyba ten pałac. Poszukaj apteczki, okej. Apteczka będzie gdzieś tam, dobra. Idziemy poszukać apteczki. Pewnie to też nie będzie takie proste, bo pewnie tu się napotkam dalej na tych typów. O kurde. Dobra. W sumie mogę się tego spodziewać, że nie doskoczy tam, skoro jest ciężko ranna. Mhm. Właśnie to nie prowadziło chyba właśnie ten instynkt przetrwania. Więc musimy dojść do tego samolotu. O kurde. Gdzie oni są? A co z tym drugim? Nic. Trzeba szukać dalej. Dobra, zobaczmy przy helikopterze. Przy helikopterze? Ja też tam się właśnie udać. Nie. Okej, nie mogę skakać. Nie mogę skakać. Czy tędy jakoś tu przejdę? Przejdę. Okej, wszystko jasne. No, to jest najgorsze, nie? Mieć otwartą ranę, bo chyba mam właśnie otwartą ranę. I chodzić jeszcze po szambie. Kurde. Zakażenie murowane. Nie wiem, o co ci chodzi. Proszę. Aha, ten chłop chyba tutaj też został uwięziony w tych szambie za karę jakąś. Masakra. Au. Chyba kogoś właśnie przed chwilą zabili. I chyba właśnie mnie go tutaj zrzucili, bo słyszałem plusk wody. To na pewno nie ode mnie. O, dokładnie tak. Boże drugi. Kogoś tu zabili i właśnie go tu zrzucili. Ale chociaż patrzcie, nawet po śmierci miał chłop miękkie lądowanie na jakiejś tej kole ratunkowym wylądował, nie? Dobra, koniec przedstawienia. Dobra. Somalijczyk poniosł. Okej, okay, jestem mniej więcej w dobrym ukryciu teraz, więc tutaj na pewno mnie nie znajdą. Więc mogę się rozejrzeć trochę. Ja pierdzielę, zobacz co tu się dzieje. Oni też ludzi zabijają. Dlaczego ojciec Matias trzyma ich przy życiu? Kurczę, boi się zaryzykować. Próbowali ją uratować. Matias powinien mieć kartę przed tobą. Dobra, udało się. Nikogo nie było, no nie, bo też tak nie rozejrzałem się. Spoko, tu była ogólnie beczka, mogę ją wysadzić, ale chyba tym razem wolę to zrobić na spokojnie, bo nie wiem ile tutaj jest osób. A tam są dwie. Dobra, ten sobie pójdzie, tak? Jak sobie pójdzie, to zabijemy tego. Słyszysz to? Kurde, nie trafiłem stojącego chłopa, nie? Zapominam zawsze o tym, że jestem ciężko ranny. Znaczy znowu to wyszło nie do końca tak jak chciałem, ale okej. Ważne, że nie zginąłem. Dobra. Okej, to zęby 1-3 do części ze strzelby. Dobrze. O, tu chyba ktoś grał w warcaby?
Chyba tak. Albo w szachy. Nie wiem, nigdy nie ogarniałem jeszcze gra w te szachy tak swoją drogą. Zawsze grałem to tak, jak się grało w warcaby właśnie. Nigdy nie ogarniałem tych ruchów, pionków i tak dalej. Także dla mnie szachy i warcaby to jeden pieron, nie? No chyba nie wydaje mi się. Dobra, daj te strzały. Okej, tu na razie jest czysto, z tego co widzę. Ale kogoś tutaj słyszę jeszcze. O, dokładnie tak. Dobra, chyba już nikogo nie słyszę. Chyba teraz jest czysto już. Dobra. Spróbujmy wejść do samolotu w takim razie. Otworzymy sobie luk bagażowy. Okej. Jest okej. Jest apteczka. Szybkie przeszukanie. I co, jest apteczka? Jakiś bandaż, cokolwiek? Plaster? Zapalniczka. Okej. Nie wiem, jak mi pomóż zapalniczka w opatrzeniu sobie rany, ale no dobra. Aha, wiem. Wiem, co chcę zrobić. Rozgrzać metal. Dobra, przypalić ranę. No dobra, no to też jest jakiś zawsze pomysł, no nie? Naprawdę ma ty piara i jaja. Aż mnie kurde coś zabolało, naprawdę. Nie, patrz, wesela się zagoi. Łuk, strzała, zapalniczka. Co, teraz będę miał płonące strzały? Bo to chyba tak nie bez powodu to pokazują. Kuźwa, teraz będę jak mago, będę strzelał kulami ognia. Aha, tylko coś mi strzała zniknęła z cięciwy, ale no dobra. Rod, słyszysz mnie? Rod! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. Po to ojca! Tam! Ognia! Ognia! O kurde. Oczywiście. Znowu są koledzy moi. Wow. Wszystko wybuchło. Elo. Dostał. O kurde, myślałem, że nie dostanie. Dobra. Gdzie oni są? Tutaj. Wow, 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 wow. Skąd, skąd? Kurde, mać. Nie wiedziałem, skąd dostaję obrażenia.
Kurde, nie trafiłem teraz. Myślałem, że to była beczka, ale jednak nie. Dobra, chyba wszyscy. Aha, chyba wszyscy. Ale kurde, rzeźnia była. Holy shit. Oj, tak była rzeźnia. Dobrze. Nie wiecie, kuźwa, do kogo podjeżdżacie, a chcecie walczyć ze mną? O, po jednym gościu to w ogóle tylko but został. Dobra, pozbierajmy sobie to wszystko, zanim wejdziemy do obozu. Dobra, chyba tu już ciekawszego nic nie ma. Okej. Weźmy do obozu. Okej, mamy jakieś umiejętności. Może tym razem weźmy tutaj sobie coś i weźmy może kontra po uniku. Mogę to panować? Mogę. Wykonanie uniku wbij wrogowi strzelby w kolano, by okaleczyć go i zmusić do wystawienia się na twoje ataki. A, strzelbę. Dobra, strzelbę w kolano wbić, no. Ja to mam pomysły. Oczywiście strzałę. Dobra. To się może przydać w sumie. W szczególności jak będziemy walczyć z tymi tarczownikami. Może być bardzo przydatne. Okej, okay, w tym momencie sobie zakończymy. Także cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Naura.